Moje marzenie właśnie zostało jakby przypieczętowane przez marszałka. To znaczy, że kiedy w 2016 roku wymyśliłem sobie, że chciałbym ustanowić jakiś rekord Guinnessa w triatlonie, rozpocząłem przygotowania, które trwały 7 lat i tym podpisem, który przedwczoraj wraz z panem marszałkiem mogliśmy złożyć na dokumencie, przypieczętowaliśmy to, że wyzwanie odbędzie się, zaczynając od 1 czerwca, na ziemiach Dolnego Śląska. Wytyczne Guinness World Record zakładają, żebym PiS w księdze rekordu Guinnessa pod tytułem najdłuższy triatlon wykonał formułę triatlonu. Najpierw muszę zrobić pływanie, później muszę zrobić rower, a na końcu cały bieg. Chcielibyśmy, żeby tak ładnie liczbowo nam to fajnie wyszło, zrobić ten triatlon w 365 dni i w tym czasie pokonać dystans podobny do obwodu kuli ziemskiej, dokładnie 40 170 km. Rozpocznę od pływania, dystans 18 km dziennie i zajmie mi to 67 dni. Następnie przez kolejne 155 dni będę jechał na rowerze, każdego dnia pokonywał będę 200 km, aby wyzwanie zakończyć bieganiem, dystans 55 km, czyli mały ultramaraton, który będę pokonywał każdego dnia przez 143 dni. Całe wyzwanie jest wyzwaniem społecznym, to znaczy, że każdego dnia przez całe 365 dni, nie wiemy jeszcze dokładnie jak to technicznie będzie, bo jakoś musimy kontrolować trochę przepływ ludzi, ile każdego dnia, o której godzinie może być, więc będą elektroniczne zapisy, ale 365 dni jest to wystarczająco dużo i 8 godzin dziennie, że mam nadzieję, że dla każdego znajdzie się miejsce, będzie można przyjechać pływać. Oczywiście nie trzeba pływać ze mną 18 km dziennie, można przyjść i płynąć kilometr, 3 km, można przyjechać na rower i jechać ze mną godzinę albo 8 godzin, można przyjść na bieg i można biec ze mną 5 km, a można półmaraton, maraton, a można całe 55 km, jeżeli ktoś będzie miał taką fantazję. Z wieloletniej mojej drogi, która mnie tutaj doprowadziła, na wielu etapach krzyżowały się moje drogi z różnymi znanymi, popularnymi ludźmi ze świata sportu, filmu, z muzykami i wielu z nich zostało już prywatnie nawet moimi przyjaciółmi, którzy też zapowiedzieli, że wesprą ten projekt, że bardzo chętnie będą chcieli się pojawić na różnych etapach, więc myślę, że to też będzie atrakcyjne. W ogóle myślę, że cały projekt stanie się takim magnesem, że w pewnym etapie prestiżem okaże się przyjechać i być cząstką tego.